Cześć wszystkim, wita się z Wami Krzysiek Barcik z portalu Tatrzańskiego. Jak co tydzień, godzina 19:30, zaczynamy program Ciekawostki Tatrzańskie Live. Przez najbliższą około godzinę będziemy sobie rozmawiać o ciekawych rzeczach z Tatr. Niedawno widzieliśmy się na wycieczce online w Tatrach, na Rusinowej Palanie, na Gęsiej Szyli, byłem na Wiktorówkach z Wami, prowadziliśmy razem z kolegą Mariuszem Grewkowiczem dla Was wycieczki w terenie. Teraz już jestem za biurkiem komputera, mam dla Was kolejne ciekawostki tatrzańskie, jak co tydzień, jak co czwartek. Dziś temat Dolina Kościeliska, więc bardzo wdzięczny, bardzo temat rozbudowany. Jest to jedno z najfajniejszych miejsc, jeśli chodzi o bogactwo przyrodnicze, jeśli chodzi o historię w Tatrach. Ta historia jest bogata, będziemy sobie o tym mówić. Mam dla Was jak zwykle troszkę mapek, troszkę fotografii, troszkę ciekawych informacji. Zachęcam Was wszystkich do oglądania przez najbliższą godzinę. Zadawajcie pytania, ja w trakcie będę starał się na nie odpowiadać w miarę możliwości. Mam nadzieję, że uda Wam się zostać do końca i że miło razem spędzimy tę godzinę. No więc tak, przede wszystkim proszę o informację, gdyby ktoś z Was miał jakieś problemy techniczne. Ostatnio było troszkę ich, dziś zmieniłem troszkę oprogramowanie, więc mam nadzieję, że tym razem wszystko będzie ok, że będziemy mogli wspólnie bez przeszkód rozmawiać sobie przez godzinę. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. W związku z tym bez zbędnego przedłużania przechodzimy do tematu. Jak zwykle przygotowałem zdjęcia i zaczynamy od takiego oto widoku z hali Ornak. Na tym widoku widzimy Błyszcz i Bystrą, czyli najwyższe szczyty, które można podziwiać z Doliny Kościeliskiej. A ja z tym tłem właśnie opowiem Wam troszkę o podstawowych, zaczniemy od takich podstawowych informacji na temat właśnie Doliny Kościeliskiej. Pierwsze, co należy wiedzieć, to, że jest to druga co do wielkości Dolina Walna w Tatrach Polskich. Walna, czyli przypominam, taka, która podchodzi aż pod główną grań i kończy się dopiero u wylotu, przy całkowitym zakończeniu pasma górskiego. Większa w Tatrach Polskich jest tylko Dolina Chochołowska, natomiast Kościeliska liczy sobie 35 km kwadratowych. Długość doliny od wylotu aż do końca, aż do głównej grani to 9 km. Najwyższymi szczytami w otoczeniu, trudno nazwać to szczytem, ale najwyższym punktem może w otoczeniu jest Błyszcz, którego tutaj widzimy. 2159 metrów. Jak widzicie, nawet gołym okiem, zanim jest Bystra, to Błyszcz nie jest szczytem, ponieważ między nim a Bystrą nie ma żadnego obniżenia. To jest tylko północne zakończenie grani Bystrej, w miejscu, gdzie łączy się ona z granią główną Tatr. Przejdziemy sobie dalej, tak żebyście mogli zrozumieć, na czym polega budowa Doliny Kościeliskiej. Mamy sobie tutaj coś takiego jak mapę graniową i zamalowała nam się Dolina Kościeliska. Taki ona obszar aż zajmuje, bardzo duży, z bardzo dużą liczbą bocznych dolin i dolinek. I teraz rysują nam się główne doliny boczne, główne odnogi Doliny Kościeliskiej, czyli Dolina Pyszniańska, tym kolorem niebiesko-fioletowym, Dolina Tomanowa na zielono, no i na czerwono mamy Dolinę Miętusią. Pozostałe doliny są innymi odnogami, jest Dolina Smytnia, jest Wąwóz Kraków, jest kilka innych dolinek. No i najwyższy punkt w jej otoczeniu, w otoczeniu Doliny Kościeliskiej,
To co mówiłem, błyszcz 2159 metrów. Dolina Kościeliska to miejsce bardzo turystom znane. Jest to tak naprawdę drugie najczęściej odwiedzane miejsce w Tatrach, jeśli chodzi o Tatry Polskie. Oczywiście przegrywa tutaj z rejonem Morskiego Oka. Natomiast jest dużo częściej odwiedzana niż pozostałe dolinki. No chyba ze względu na to, że jest wyjątkowo piękna. Już Walery Eriasz-Jadzikowski w swoim przewodniku w latach 70. XIX wieku, w ilustrowanym przewodniku do Tatr i Pienin, kilkanaście stron poświęcił Dolinie Kościeliskiej i jej otoczeniu. Natomiast do sąsiednią Chochołowską opisał chyba w trzech linijkach, o ile dobrze pamiętam. Także bardzo mu się ta dolina podobała. Podoba się też turystom. My sobie przejdziemy punkt po punkcie tą dolinę i łatwo będzie dzięki temu zrozumieć, dlaczego ta dolina jest tak popularna. Ta mnogość fajnych miejsc w dolinie jest bardzo duża. W związku z czym jest to naprawdę przez ten szlak. Jest to oglądać, tak? Zacznijmy sobie od historii, ponieważ historię ta dolina ma bogatą. No i ruszamy z takim oto zdjęciem. To miejsce to Polana Stare Kościeliska. Zdjęcie pochodzi z no gdzieś mniej więcej okresu I wojny światowej. Więc dawno, dawno temu. Teraz ta polana podobnie wygląda. Natomiast pokazałem ją dokładnie, będziemy jeszcze ją omawiać, ale pokazałem ją ze względu na to, żeby wam powiedzieć o najstarszej aktywności człowieka w rejonie właśnie Doliny Kościeliskiej, a mianowicie o górnictwie i hutnictwie. W rejonie Doliny Kościeliskiej i jej obocznych odnóg kiedyś znajdowało się mnóstwo kopalń. Poszukiwano tutaj srebra, miedzi, też żelaza. No i z dużymi sukcesami przez jakiś czas te kruszce tutaj wydobywano. Następnie, i tutaj sobie pokażemy tablicę pamiątkową. To jest też właśnie Polana Stare Kościeliska. W tym miejscu istniał ongiś ośrodek hutniczy metali kolorowych, później żelaza, czynny w XVIII i XIX wieku. To górnictwo już od XV wieku się w okolicach rozwijało. Potem tutaj pojawiło się hutnictwo, czyli przerabianie metali. No i całkiem dobrze to się rozwinęło. Pod koniec tak naprawdę XVIII wieku ta Polana Stare Kościeliska była wręcz osobną osadą w rejonie właśnie Doliny Kościeliskiej. Stało tutaj sporo budynków, dwa piece do wytopu miedzi, węglarnia, różnego rodzaju magazyny. Na początku XIX wieku doszła także fryszerka napędzana kołem wodnym, baraki różnego rodzaju robotników. Później się pojawia także karczma, leśniczówka, no i ta kapliczka zbójnicka, którą możemy tutaj na tym wcześniejszym zdjęciu, które o teraz sobie cofnę, po prawej stronie przy tych dwóch drzewach, właśnie ta kapliczka zbójnicka. Więc była ta polana bardzo dużą osadą, wciśniętą właśnie w sam środek Tatr, wciśniętą w rejon Doliny Kościeliskiej. Było tu bardzo dużo budynków, a teraz ich w ogóle nie ma. To może jest bardzo ciekawe, bo my sobie będziemy potem jeszcze pokazywać aktualne zdjęcia z tej polany, ale nic się praktycznie nie ostało poza tą tablicą, która upamiętnia to, że stał kiedyś tutaj zakład hutniczy oraz tą właśnie kapliczką zbójnicką. Więc jakby mieliśmy tutaj
różnorodne obiekty i nic z tych obiektów nam do czasów dzisiejszych nie przetrwało. A właśnie to polana Stare Kościeliska była pierwszym takim w Dolinie Kościeliskiej miejscem, które zapełniało się ludźmi. Sama Dolina Kościeliska też często zapełniała się ze względów takich, nazwalibyśmy to handlowych, zanim jeszcze pojawili się tutaj turyści, ponieważ właśnie Dolina Kościeliska była takim miejscem, nazwalibyśmy to dzisiaj tranzytowym, którym poruszali się kupcy, próbujący przedostać się na węgierską stronę Tatr, czyli dzisiejszą stronę słowacką, tutaj właśnie przez na przykład Tomanową Przełęcz, czyli miejsce, przez które do niedawna prowadził szlak, można było się dostać na Słowację, na ówczesne Węgry. No i wielu kupców z tego korzystało, choć było to miejsce stosunkowo niebezpieczne, bo często na kupców podróżujących tędy napadali zbójnicy. Stąd też wzięła się legenda, że właśnie tą kapliczkę zbójnicką, od czego wzięła nazwę ta kapliczka, postawili zbójnicy. Tak naprawdę to jest niewłaściwa historia, nie ma ona związku z rzeczywistością. Tę kapliczkę postawili górnicy, którzy tutaj pracowali, różnego rodzaju robotnicy. Tak więc to miejsce było popularne, natomiast po zbójnikach przetrwała też po zbójnikach przetrwała także nomenklatura innych miejsc, nie tylko zbójnicka kapliczka, ale też mamy takie skały jak Zbójnickie Okna, mamy Zbójnicką Turnię, więc oprócz nazwy Kościeliska też te zbójnickie elementy się tutaj pojawiały. Kolejną aktywnością człowieka, i to Wam pokazuję teraz na zdjęciach, która rozwijała się w rejonie właśnie Doliny Kościeliskiej, no to było pasterstwo. Ktoś spisał, że w pewnym momencie w rejonie Doliny Kościeliskiej istniało aż 9 różnych hal, czyli rejonów, obszarów, na których wypasało się owce i wszelkiego innego rodzaju zwierzynę hodowlaną, która się nadawała do wypasania na takich terenach. No to wymienimy sobie. Hala Ornak kojarzy Wam się dzisiaj. Hala Pyszna, będziemy o niej jeszcze mówić. Hala Smreczyny, Hala Tomanowa, Hala Smytnia, Hala Miętusia, Hala Upłaz, Hala Stoły też Wam się kojarzyć, to powinno. Hala Pisana też Wam się ta nazwa będzie kojarzyć. Myślę, że po dzisiejszym odcinku, ponieważ też będziemy o niej mówić. Także przez wiele, wiele lat te tradycje pasterskie tutaj były. Stały tutaj szałasy, różnego rodzaju szopy. Jak widać tutaj na zdjęcie, to jest akurat z okresu międzywojennego, no jak widać na tym zdjęciu tych sztuk owiec było sporo. No i trwało to do lat 60., kiedy to ówczesne władze komunistyczne postanowiły tutaj w rejonie Doliny Kościeliskiej, podobnie jak i wszędzie, znieść pasterstwo. No i taka sytuacja trwała około 20 lat. W międzyczasie się pozbyto wszystkich szałasów prawie że. Pozbyto się całej infrastruktury, nie tylko właśnie w Dolinie Kościeliskiej, ale też w wielu innych dolinach, w całych Tatrach polskich. No i nagle w latach 80. przypomniano sobie, że coś jednak z tym trzeba zrobić, ponieważ polany, które przestały być wypasane, zaczęły gwałtownie zarastać prawie w całości. No tutaj, jeśli chodzi o zarastanie w rejonie właśnie Doliny Kościeliskiej, no to największy ten efekt był na Polanie Pisanej, o której będziemy mówić. Prawie połowa do dzisiejszych czasów zarosła. No i w związku z tym postanowiono w latach 80. tak w Dolinie Kościeliskiej, jak i w kilku innych miejscach prowadzić wypas kulturowy,
czyli taką odmianę, mówiłem dzisiaj o tym na live'ie, tym z gór, bo byliśmy na Rusinowej Polanie. Jest taka odmiana pasterstwa bardziej na pokaz, czyli właśnie ci górale przebrani w tradycyjne stroje w określonych porach wypasają te owce. Oczywiście przetwarza się też produkty z mleka, przetwarza się takie rzeczy jak oscypki. Więc ma to też charakter pokazowy, jakiś tam ekonomiczny, a przede wszystkim zapobiega właśnie zarastaniu, i to chyba jest główna przyczyna, dlaczego wznowiono wypas w niektórych miejscach, ponieważ właśnie on zapobiega zarastaniu tych wszystkich polan przez no lasy, tak? No to co, przenosimy się już do czasów turystycznych. Zdjęcie, które jest datowane na ostatnie dziesięciolecie XIX wieku lub kilka pierwszych lat XX. Pierwsi turyści w Dolinie Kościeliskiej. Pierwsi turyści pojawili się bardzo wcześnie w Dolinie Kościeliskiej. To też bardzo jest istotne, jeśli mówimy o tej dolinie, ponieważ mówimy tu o latach początkowych XIX wieku. W większości miejsc pozostałych w Tatrach, które dzisiaj są bardzo atrakcyjne dla turystów, w większości pozostałych miejsc ten okres, kiedy pojawiają się turyści masowo, no to jest druga połowa XIX wieku, końcówka XIX wieku, lata 80., 90. Natomiast tutaj w Dolinie Kościeliskiej już w latach 20. tak naprawdę pojawiało się wiele wycieczek. No to ze względu na właśnie tą wyjątkową urodę tej doliny. Była ona niezwykle piękna i to szybko zaczęli doceniać turyści, pierwsi, którzy zaczęli się właśnie pojawiać w rejonie Zakopanego czy Kościeliska. Kim byli ci turyści? No przede wszystkim były to elity towarzyskie ówczesnych zaborów, głównie zaboru austriackiego, ale nie tylko. Śmietanka towarzyska. Wśród postaci, które odwiedzały w tamtym czasie Dolinę Kościeliską, byli oczywiście wielki znawca Tatr Eliasz Radzikowski, Walery Eliasz Radzikowski, twórca jednego z pierwszych przewodników, znakarz, człowiek, który wiele szlaków w Tatrach wyznakował. I też druga postać bardzo związana z Tatrami, no Kazimierz Przerwa-Tetmajer, nasz poeta, który wsławił się wieloma tatrzańskimi wierszami. No, Stefan Żeromski tutaj bywał. Także wielu, wielu turystów z takich elit, a tamte elity towarzyskie pociągnęły za sobą pozostałe osoby z miast, głównie z Krakowa i z pozostałych miast Galicji, ale też z dalsza. Dosyć szybko te osoby zaczęły się zachwycać Doliną Kościeliską. Tutaj warto wspomnieć, że nie tylko chodzono samą Doliną Kościeliską do hali Ornak, tak jak dzisiaj mamy schronisko, ale też dalej. W ogóle to ograniczenie do hali Ornak, to jak my sobie rozkładamy na czynniki pierwsze tą dolinę, że tutaj kończy się szlak turystyczny w Dolinie Kościeliskiej. Wtedy nie było to znane, ponieważ to schronisko nie stało, więc nie było punktu odniesienia. Chodzono dalej, czasami udawano się w przedłużenie właśnie Doliny Kościeliskiej, tej właściwej, tej centralnej. W jej odnogę zwaną Doliną Pyszniańską. Pokazywałem wam to na tej mapce. A czasem, tak jak to opisywał Walery Eliasz Radzikowski, wybierano się jeszcze dalej, czyli w rejon Pysznej, czyli w rejon Bystrej, tak? To jest ten szczyt, który dziś nosi nazwę Bystrej. Wtedy chodzono na Pyszną, zupełnie inaczej, ponieważ dzisiejszy szlak na Bystrą, no to Ornak, Iwaniacka Przełęcz, znów Ornak, tylko tym razem nie hala, a szczyt. No i dalej przez Błyszcz
na Bystrą. Wtedy znany był szlak krótszy, ścieżka krótsza przez właśnie Dolinę Pyszniańską, która dziś jest niedostępna, Pyszniańską Przełęcz, no i bezpośrednio na Błyszcz i na Bystrą. Więc takimi wycieczkami się wtedy zajmowano. Niemniej jednak, nie tylko tego typu turystyka się rozwijała, było też wiele wycieczek takich dolinnych, a turystom to podróżowanie po Dolinie Kościeliskiej ułatwiały liczne obiekty, które stały w tym miejscu. Co prawda nie było schroniska na Hali Ornak, ale były inne obiekty. Już wspomniałem tutaj przy omawianiu Polany Stare Kościeliska, że tam było troszkę obiektów. Początkowo turyści w tamtejszej leśniczówce nocowali, ale były też inne obiekty. Ja wam pokażę i omówię niektóre z nich. To, co pierwsze pokażę, to jest altana przy krzyżu pola. Ten krzyż pola dzisiaj stoi. Jest to charakterystyczne miejsce już przed samą zaraz Halą Ornak. Będziemy o tym mówić. Natomiast wtedy stała tutaj taka altanka, można było się schronić. No i to też powodowało, że turyści przychodzili, korzystali z tego. No i przez jakiś czas jeszcze ta altana na przełomie wieków stała. Stała też karczma na starych kościeliskach. Co prawda, ona nie wyglądała dokładnie tak jak tutaj, ale to jest budynek, który powstał na jej bazie. Właśnie na tych starych kościeliskach, gdzie tak rozwijało się hutnictwo, postanowiono właśnie tę karczmę postawić. Na początku to był taki budynek dosyć skromny. Potem za sprawą hrabiego Zamoyskiego, czyli tej osoby, która znana jest ze sporu na Omorskie Oko, za sprawą hrabiego Zamoyskiego właśnie tę karczmę przebudowano, rozbudowano na ten obiekt, który widzimy na zdjęciu. To było w roku 1800. Około roku 1890. No i właśnie na starych kościeliskach do roku 1926, czyli już do dwudziestolecia międzywojennego, taki obiekt stał. On prowadził też noclegi, była to karczma, restauracja, gospoda. No i korzystali licznie z jej usług turyści. Zamoyski trochę pracował nad reputacją tej karczmy, bo ona wcześniej miała dosyć kiepską reputację. Dochodziło tu często do różnego rodzaju spięć pomiędzy tak zwanymi lokalsami. No nie. Ta sława tego miejsca nie była najlepsza. Turyści, którzy podróżowali przez Dolinę Kościeliską, nawet po już zniknięciu tej gospody, o której mówiliśmy przed chwilą, mieli do dyspozycji kolejne miejsce. To jest restauracja czy bufet na Polanie Pisanej, czyli w kolejnym miejscu, gdzie dzisiaj nie stoi tego typu obiekt. Widzimy tutaj leżakowiczów, którzy sobie w warunkach zimowych wypoczywają. Ten obiekt stał przed wojną. Początkowo został spalony w czasie działań wojennych, jak wiele, wiele obiektów w Tatrach w 1945 roku, a następnie odbudowano i aż do lat 80. istniał ten obiekt w takiej właśnie wersji. To jest schronisko na Hali Pisanej. Było tu schronisko, był tu bufet. Jak widać też po krzyżu niebieskim, który tutaj widzimy w narożniku tego budynku, była tu też stróżówka topru. No i to schronisko tutaj funkcjonowało na Polanie Pisanej.
ale przez lata następne troszkę niszczało, przez lata PRL-u troszkę niszczało, aż wreszcie postanowiono się go pozbyć. Postanowiono pozbyć się go w trochę taki spektakularny sposób. Przepraszam. Łatwo jesteście w stanie w internecie wpisać sobie taki film jak Trójkąt Bermudzki. Była taka produkcja polska z 1987 roku. No i na tym filmie jest taka scena, w czasie której jeden z budynków położonych w górach wylatuje w powietrze. No tak. Nie pomyliliście się, dobrze się domyślacie, to było to schronisko. W 1987 roku, w czasie kręcenia tego filmu, Tatrzański Park Narodowy wyraził zgodę na wysadzenie w powietrze za pomocą materiałów wybuchowych schroniska na terenie Tatr. Obiekt był nieużywany, rozbiórka mogła być kosztowna, a nie chciano, żeby on niszczał. Czy to dobra decyzja? Z tego punktu widzenia pewnie tak, natomiast biorąc pod uwagę to, jak huk musiał zadziałać na okoliczną zwierzynę, no to tutaj na pewno to nie był najlepszy pomysł. Można znaleźć tą scenę, gdzie to schronisko wylatuje w powietrze. Polecam, no, nieczęsto się takie rzeczy widuje. W Dolinie Kościeliskiej istniał jeszcze jeden obiekt, który teraz Wam pokazuję na zdjęciu. Legendarny obiekt. To było schronisko na Hali Pysznej. Schronisko narciarskie głównie. Czyli obiekt położony, jakbyśmy szli od strony właśnie Kir. Przeszli całą Dolinę Kościeliską i dalej w Pyszniańską w stronę Bystrej. No to głębiej położony ten obiekt był jeszcze w głąb Doliny, tam gdzie dzisiaj nie prowadzi żaden szlak. Tam zbierali się głównie narciarze. Widzimy tutaj narty oparte o ścianę budynku. Ponieważ teren właśnie w okolicach Pyszniańskiej Przełęczy, w Dolinie Pyszniańskiej był znakomitym terenem narciarskim. Świetne były te wypady, które wtedy organizowano na narty. No i bardzo dużym poparciem tutaj turystów spotkała się inicjatywa wybudowania w 1910 roku schronu takiego, na początku schronu narciarskiego. Potem w 1936 roku właśnie powstał taki nowy obiekt, przebudowany zupełnie. No i pewnie stałby jeszcze długo, gdyby nie właśnie II wojna światowa. No i działania wojenne, których tutaj się podejmowano, no nie wpłynęły one dobrze ogólnie na Tatry, ale wiele schronisk po prostu zostało zniszczonych. Tak samo w Dolinie Chochołowskiej, tak samo właśnie puszczono z dymem to schronisko na Hali Pysznej. Potem go nie odbudowano. Jakby kontynuatorem tych tradycji jest schronisko, które znacie, czyli schronisko na Hali Ornak, które dopiero postawiono później, po tym jak Pyszna spłonęła. Natomiast w samej Dolinie Pyszniańskiej urządzono rezerwat ścisły, z racji tego, że jest to ostoja niedźwiedzi i innej dzikiej zwierzyny. W 1948 roku zamknięto całkowicie ten obszar dla turystyki, zamknięto szlak, który tam prowadził. No i dziś jest to praktycznie najdziksze miejsce w Tatrach Polskich, ponieważ największa odległość w Dolinie Pyszniańskiej jest od jakiegokolwiek szlaku turystycznego najbliższego, tak? Właściwie w Dolinę Pyszniańską wcina się tylko szlak na Smreczyński Staw, ale to jest fragment dosłownie. Natomiast pozostałe tereny są oddzielone od jakichkolwiek szlaków turystycznych na odległość minimum 2 km, tak? Więc jest to obszar dziki. No i w ten sposób rejon Doliny Pyszniańskiej przestał być użytkowany turystycznie. Oczywiście od pierwszych turystów, później, gdy postawiono schronisko, ukształtował się
tego typu odcinek, czyli Kiry Hala Ornak do schroniska. I zaraz sobie dokładnie omówimy przejście tego odcinka, tego spaceru Doliną Kościeliską. Natomiast ja tradycyjnie spojrzę, czy są jakieś pytania już na ten moment od Was. Przejrzymy sobie, co słychać. Czy szlaki już otwarte? Pyta Agnieszka. No tak, wszystkie szlaki w Tatrach Polskich są aktualnie otwarte. Od pewnej wysokości warunki zimowe. Jak ktoś nie wierzy albo nie chce wierzyć, spojrzeć na transmisję dzisiejszą. Mój kolega Mariusz Grewkowicz szedł na Kasprowy Wierch. Ja też szedłem na Gęsią Szyję. Tam było też widać wyższe partie gór, bardzo dużo śniegu, jak na czerwiec, zwłaszcza w Tatrach Zachodnich. To znaczy, w Tatrach Wysokich jest go więcej, ale w Tatrach Wysokich jest to, w tym sensie, jest to dosyć takie spodziewane. Nie jest to spodziewane w Tatrach Zachodnich, ale no zobaczymy. No dziś był bardzo ciepły dzień, więc może w następnych dniach te warunki będą już bardziej przypominały późną wiosnę, a nie późną zimę. Jeśli macie jakieś jeszcze pytania, to ja zachęcam do zadawania, bo na razie widzę, dużo jest pozdrowień i powitań. Ja też wszystkich witam i pozdrawiam, także osoby, które dołączyły wcześniej, ale chętnie, jeśli macie jeszcze jakieś pytania, no to na nie odpowiem. Natomiast na ten moment przejdziemy sobie do kolejnego podpunktu, a kolejnym podpunktem będzie wycieczka nasza przez Dolinę Kościeliską. No to zapraszam na filmik. Takiej pionowej wersji, ja przeproszę na sekundkę. Czas na uzupełnienie płynów. Chciałem Wam pokazać to, co dokładnie sobie teraz omówimy, czyli przejście Doliny Kościeliskiej, tego zielonego szlaku, z najważniejszymi punktami, które ja postaram się tutaj zaznaczyć. No więc widzimy Kiry. Wyżnia Kira Miętusia, Cudakowa Polana, Stare Kościeliska, Lodowe Źródło, Polana Pisana, Krzyż Pola i schronisko na Hali Ornak. Jeszcze raz, przepraszam, że mi zniknęło. Jeszcze raz postaram się puścić Wam ten filmik. Szczerze mówiąc, troszkę mnie zaskoczyło, że on sobie się wyłączył. No to jeszcze raz zaczynamy. Niech sobie ten filmik, to nagranie, ta mapka, niech ona sobie tutaj leci i mam nadzieję, że się tym razem na końcu zatrzyma. A ja już będę mówił. Parametry szlaku, czyli długość wycieczki przez Dolinę Kościeliską. Mówimy tu o wycieczce z Kir do Hali Ornak, do schroniska. To jest 5,5 kilometra. Przechodzi się to w około godziny 35 minut, pokonując w ten sposób 283 metry przewyższenia. Zobaczymy, czy teraz mój genialny filmik nie zniknie. Chyba się zatrzymał, także jesteśmy w domu. Przepraszam za kłopot, ale to jakieś tam drobne niedopatrzenie techniczne. Jest trochę tych miejsc, które chciałem Wam pokazać, o których chciałem powiedzieć. Do wszystkich się nie da, bo tak naprawdę to, co wybrałem, to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem miejsc jest na tej mapie. Troszkę mam jeszcze tutaj w moich notatkach więcej. No, tak naprawdę nie jest tych miejsc. No, to tak naprawdę nie wyczerpię tych wszystkich miejsc, które można by było opisać w Dolinie Kościeliskiej, bo jest ich dużo. Ja wybrałem sobie tutaj poszczególne miejsca, które tak subiektywnie troszkę uznałem za najciekawsze. Ale tak naprawdę bogactwo Doliny Kościeliskiej i tego, jak ten spacer obfituje w różne atrakcje,
Jest tak duże, że mógłbym o tym mówić nie godzinę, ale trzy. Jesteśmy w Kirach, widzimy gospodę Harnaś, bardzo charakterystyczne miejsce. To nie jest żadna reklama, ale to jest bardzo, bardzo miejsce takie też turystycznie rozpoznawalne. Generalnie Kiry to takie osiedle właśnie u wylotu Doliny Kościeliskiej, które składa się z trzech pod jakby osiedli, czyli Wyżniej Kiry Miętusiej, Niżniej Kiry Miętusiej i Kiry Leśnickiej. Dziś te osiedle Wyżnia Kira Miętusia, zaraz będę o tym mówić, już nie istnieje, bo tam większość szałasów rozebrano. No ale w okolicach Kir, w pozostałych częściach są jeszcze obiekty. Jest właśnie ta gospoda Harnaś, jest ośrodek wojskowy, a za gospodą Harnaś znajdują się zbocza, które szczególnie ucierpiały, w czasie tej wielkiej wichury z 2013 roku. Tam widać takie wiatrołomy. Pamiętacie, była taka wichura w Boże Narodzenie. Nie wiem, co wy robiliście w Boże Narodzenie 2013 roku, ale ja relacjonowałem dla was akurat wtedy te wydarzenia. No i sporo się działo, to była taka duża katastrofa naturalna, sporo lasu zostało powalonego właśnie w rejonie Doliny Kościeliskiej głównie i właśnie w rejonie Doliny, wylotu Doliny, tak, w rejonie Kir. Także do tej pory skutki tego można tam obserwować, jak się przyjeżdża do Kir i obserwuje to wszystko. No to idziemy kawałek dalej. 5 minut dosłownie od gospody Harnaś. Wysokość 935-950. To jest właśnie Wyżnia Kira Miętusia, piękna łąka, która charakteryzuje się już tym, że dosyć szybko nam się zaczyna piękny widok na okolice. To oczywiście też była polana, która była wypasana. Obecnie prowadzi się tu wypas kulturowy. Prowadzona jest sprzedaż oscypków, jest bascówka, więc już na starcie Doliny Kościeliskiej można sobie coś takiego zakupić. No i nie ma już tylu tych zabudowań, ale od razu na początek dostajemy coś ciekawego dla oczu i ogólnie też możemy coś ciekawego zjeść. Idąc dalej Doliną Kościeliską, dosłownie chwilę później, bo to jest dokładnie 15 minut za Wyżnią Kirą Miętusią. O tutaj owieczki. Jest to cudakowa polana, niewielka polanka, kolejna, tym razem 952 metry. Cały czas tutaj poruszamy się wzdłuż potoku kościeliskiego. No i na tej polanie również kiedyś był prowadzony wypas owiec i ponownie wprowadzono tutaj też wypas, podobnie jak na Wyżniej Kirze Miętusiej, wprowadzono wypas kulturowy, czyli ten, tak jak mówiłem wcześniej, specjalny rodzaj wypasu, mający na celu no, podtrzymanie tych tradycji i zapobiegnięcie zarastaniu tych połaci polan. Kolejne miejsce, no to już wspomniana przeze mnie, dosyć długo omawiana, to jest pół godziny od startu doliny, więc gdzieś tak z 10 minut za cudakową polaną. Polana kolejna, Stare Kościeliska. Polana Stare Kościeliska, bogata przeszłość górnicza, hutnicza, pasterska, jakakolwiek inna, bo też turystyczna. No i ta słynna kapliczka zbójnicka była do 1955, 65 bodajże wypasana. Od tego momentu zmniejszyła się ta polana o 15%. No i
Właściwie większość tych rzeczy, które warto wiedzieć o starych kościeliskach, to już wam powiedziałem. No bo to właśnie ta przeszłość górnicza, turystyczna, pasterska. Idąc kawałeczek dalej, kilka minut dosłownie za polaną Stare Kościeliska, mamy lodowe źródło. To jest tuż przy wylocie, rozpoczęciu właśnie tego szlaku do jaskini mroźnej. O jaskiniach sobie jeszcze zaraz powiemy. Jest to takie miejsce, w którym wypływa woda spod skał, czyli takie wywierzysko, dosyć duże. Bardzo zimna ta woda jest, ona ma tam 4-5 stopni. No, odwadnia Dolinę Miętusią, Dolinę Małej Łąki, okolice Czerwonych Wierchów, a zbadano to właśnie w ten sposób, że dokładnie w latach 60., że pierwszy raz dowiedziano się o tym, jakie miejsca odwadnia lodowe źródło, ponieważ w rejonie właśnie Czerwonych Wierchów wpuszczono taką zabarwioną wodę do potoków, no i ona właśnie po jakimś czasie, bodajże po kilku dniach, wypłynęła w rejonie lodowego źródła. Więc w ten sposób dowiedziano się o tym, które okolice dokładnie odwadnia to wywierzysko. No i co? Gdy idziemy sobie dalej, mamy kilka jeszcze kolejnych miejsc. Mamy Polanę Pisaną. Już postaram się tutaj wam ją włączyć. W przeciwieństwie do tego, co przed chwilą wam pokazałem, to zdjęcie było troszkę kiepskiej jakości, ale lepszego jakoś tak nie mogłem znaleźć. Tutaj mamy bardzo ładne zdjęcie. To zdjęcie jest z Dni Tatrzańskich, czyli jednej z naszych wycieczek cyklicznych, które organizujemy na portalu Tatrzańskim. No teraz w maju były Dni Tatrzańskie odwołane, no ale jak wszystko się dobrze ułoży, to powrócą one w październiku. Polana Pisana, taka dosyć duża polana, 1010 do 1100 metrów około, dzieli się na dwie części, na wschodnią i, na przepraszam, wyżnią i niżnią, po dwóch stronach kościeliskiego potoku. No tutaj już wam omawiałem, że w tym miejscu stały te schroniska, o których mówiliśmy. W tym miejscu stał ten obiekt, który wyleciał w powietrze. No teraz jest tutaj bacóweczka, pomnik partyzantów antyhitlerowskich. Można tutaj dojechać dorożką góralską. Więc jest to takie fajne miejsce, oddalone o godzinę drogi od samego początku doliny. Potem mamy jeszcze kilka obiektów. Jednym z nich jest Krzyż Pola, o którym wam już wspomniałem, czyli obiekt, który pokazywałem wam przy okazji tego, jak oglądaliśmy sobie tę altanę, która stała przy tym krzyżu. Ten krzyż został postawiony przez Wincentego Pola i jego studentów. W miejscu tym jest taki bardzo charakterystyczny napis "I nic nad Boga". Potem on został zmieniony, bo to był drewniany krzyż, teraz on jest już solidniejszy. No i też o czym warto wspomnieć, jeśli chodzi o Dolinę Kościeliską, to są te bramy. Trzy bramy, niżnia, pośrednia i wyżnia brama Kościeliska. To są takie zwężenia Doliny Kościeliskiej, takie, no wiadomo, kojarzy się to z bramą, więc to są takie miejsca, gdzie ta dolina z szerokiej robi się bardzo wąską i takimi wcięciami skalnymi dosyć wąsko się właśnie zamyka. Zresztą więcej jest takich miejsc w rejonie Doliny Kościeliskiej, między innymi Wąwóz Kraków. No i
to jest bardzo charakterystyczne dla właśnie Doliny Kościeliskiej. Te bramy, których jest trzy, które są trzy. No i co? No i schronisko. Końcowy punkt. Dotarliśmy na Hale Orlach. Piękne schronisko z bardzo fajną kuchnią. A napiszcie, jakie macie wspomnienia swoje związane z Halą Orlach w komentarzach. Czy Wam się podoba to miejsce? Czy lubicie to schronisko? Czy Wam smakuje tutejsza kuchnia? My też jako Portal Tatrzański współpracujemy z tym schroniskiem, które znajduje się na Małej Polance Orlaczańskiej. Przy organizacji obozów mamy tam noclegi, więc jesteśmy bardzo zadowoleni. To schronisko powstało w 1947-48 roku, jest własnością PTTK-u. No i tak jak powiedziałem już wstępnie, w zastępstwie schroniska, to jakby w zamian za to schronisko na Hali Pysznej, które Wam pokazywałem, które zostało zniszczone przez Niemców w 1945 roku, no właśnie w innym miejscu wcześniej, w taki sposób, że nie koliduje to z tym rezerwatem ścisłym, który powstał w Dolinie Pyszniańskiej. Wcześniej powstało to schronisko, ono ma około 50 miejsc noclegowych. No i spod schroniska rozpościerają się widoki na Bystrą i na Błyszcz. No i można się dalej w różne miejsca stąd udać. Jakie to są miejsca? No to właśnie sobie w tym momencie o tym powiemy. Tylko tradycyjnie ja spojrzę na to, czy nie ma jakichś pytań. No widzę właśnie, że pozytywne komentarze, bardzo fajne schronisko, pyszna szarlotka, zimne piwko, czyli wszystko, czego turyści potrzebują. Jerzy pyta, skąd nazwa Wąwozu Kraków? No, ta nazwa Wąwozu Kraków, zaraz sobie powiemy o Wąwozie Kraków, jest powiązana ze Smoczą Jamą, czyli z tą jaskinią, która się w tym wąwozie znajduje. Komuś ona się kojarzyła z tą Smoczą Jamą w Krakowie i taką nazwę otrzymała, a jak już Smocza Jama, no to postanowiono iść tym tropem i nazwano właśnie nazwano w ramach konsekwencji, tak, tą smoczą jamę, to miejsce, gdzie znajduje się Smocza Jama, nazwano właśnie Wąwozem Kraków. Spójrzmy, czy coś jeszcze, czy może jeszcze ktoś pyta, Jakub pyta, jak wygląda przejście przez granicę na szlaku górskim, czy nadal można poruszać się tylko po polskiej stronie bez przekraczania na przykład granicy ze Słowacją. No tak, zdecydowanie tutaj Ci muszę odpowiedzieć. Nie ma możliwości przekraczania granicy ze Słowacją na szlakach turystycznych. Tak samo jak w jakikolwiek inny sposób nie można przekraczać w obecnej sytuacji granicy, tak samo nie można robić tego przez szlaki. Po stronie słowackiej jest jeszcze do 15 czerwca dodatkowe obostrzenie, no bo przecież szlaki są tradycyjnie zamykane na zimę, więc nie tylko nie można przekraczać granicy, ale nie można wchodzić na szlaki po stronie słowackiej, no więc na przykład zejście z rysów na Słowację nie jest możliwe. I polecam wszystkim jednak zastosować się. Wiem, że czekacie już na otwarcie granic, my też czekamy, szczerze mówiąc. No niemniej jednak poczekajmy jeszcze trochę, bo znane są przypadki osób, które niechcący zeszły na stronę słowacką turystycznie i no i musiały odbywać kwarantannę albo naraziły się na srogie mandaty, także jeszcze ten szalony czas gdzieś tam w resztkach trwa. No i poczekajmy jeszcze sekundkę. Ostatni element. Jak macie jeszcze jakieś pytania, to jeszcze na koniec wam odpowiem, więc możecie je śmiało zadawać. Ja czytam te komentarze, więc postaram się do tych wszystkich pytań dotrzeć. Natomiast idziemy dalej. Gdzie można iść z Doliny Kościeliskiej? No na przykład na Ciemniak i dalej Granią Czerwonych Wierchów.
Taka sobie wycieczka, która zaczyna się na samym początku doliny przez piec. Można iść, bo fragment idziemy zielonym szlakiem, a następnie czerwonym, bezpośrednio z okolic Kirów on się rozpoczyna. 4 godziny 25 minut, około 4,5 godziny ten szlak. No dosyć długi, dosyć mozolne, monotonne to podejście pod Ciemniak, ale widoki jak widać są wspaniałe. Akurat tutaj mamy zdjęcie zimowe, no bo my dużo podróżujemy też w ogóle po Czerwonych Wierchach z wycieczkami portalu tatrzańskiego, na które notabene Was serdecznie zapraszam. Zimowe Czerwone Wierchy to taki hit. Właśnie tą trasą podchodzimy z Doliny Kościeliskiej na Ciemniak i dalej się idzie przez Mały Łączniak, Krzesanicę Mały Łączniak, Kopę Kondracką i można zejść aż do Kuźnic. Bardzo wymagająca wycieczka kondycyjnie, ale prosta technicznie, więc naprawdę na długi dzień albo właśnie na zimę dla osób doświadczonych lub osób, które chcą z przewodnikiem przejść, no to bardzo polecana wycieczka. Jest to, przepraszam, jedna z dwóch możliwości dostania się z Doliny Kościeliskiej na Czerwone Wierchy. No tutaj widzimy Dolinę Tomanową. Można też bezpośrednio spod schroniska na Hali Ornak przez Dolinę Tomanową podejść na Ciemniak. Tutaj widzicie Tomanową Przełęcz, tam dalej jest Świnica i tak dalej. Kiedyś jeszcze była właśnie możliwość przejścia przez Tomanową Przełęcz na stronę słowacką, ale ten szlak po obydwu stronach jest już zamknięty, ponieważ tutaj przez Tomanową Przełęcz prowadzi granica. No ale jak dobrze się przyjrzymy też na zboczu tutaj tego grzbietu na lewo, patrząc właśnie na nasz obrazek na lewo od Doliny Tomanowej, na zboczu stołów znajduje się taka ścieżka, która prowadzi też właśnie przez Dolinę Tomanową na Ciemniak. Też bardzo fajna. Co istotne, jest to ścieżka dostępna tylko w okresie letnim, jesiennym i późną wiosną. Jest na zimę od 1 grudnia do 15 maja zamykana, ponieważ te rejony, jak zresztą widać na zdjęciu po ukształtowaniu terenu, są mocno zagrożone lawinami. Przepraszam na sekundkę. Łyk herbaty i kontynuujemy. To przejście na Ciemniak przez Dolinę Tomanową, gdyby zacząć od samego wylotu, od Kir i dojść do schroniska, a następnie przez Dolinę Tomanową na Ciemniak, to około 5 godzin, więc troszkę dalej jest niż przez piec, ale też ciekawa odmiana. Często turyści robią tak, że schodzą jednym szlakiem, wchodzą innym. Te szlaki się na chudej przełączce pod Ciemniakiem łączą, więc jakby wspólny jest tylko końcowy odcinek. Też jeśli mówimy już o potężnych wycieczkach z rejonu Doliny Kościeliskiej, no to Starorobociański. Oczywiście mam tu na myśli przejście przez Halę Ornak, Iwaniacką Przełęcz, przez Grzbiet Ornaku, no i następnie na Gaborowej Przełęczy Wyżniej skręcamy w prawo w stronę Starorobociańskiego Wierchu. Piękna wycieczka, bardzo długa. Jak ktoś nie jest pewny swoich sił, to warto przenocować właśnie na Hali Ornak w schronisku. No i następnego dnia zacząć tę wycieczkę już od schroniska, mając z głowy podejście doliną. Alternatywnie można też, i tu mamy właśnie widok pod schroniska, na Gaborowej Przełęczy Wyżniej, zamiast skręcić w stronę Starorobociańskiego, można pójść sobie na Bystrą, na Błyszcz i na Bystrą. Oczywiście przypominam, że przechodzenie na Bystrą jest od 16 czerwca do 31 października, czyli wtedy, kiedy szlaki wysokogórskie w Tatrach Słowackich są otwarte. No teraz jeszcze dochodzi to obostrzenie związane z zamknięciem granicy, więc jak ta granica zostanie otwarta, to będzie można sobie iść na Bystrą. Jeśli nie, no to tylko na Błyszcz.
Więc to są dwie wycieczki, które właściwie w końcowym etapie tylko przechodzą inną drogą. Obydwie przez Ornak, przez Iwaniacką, wcześniej Przełęcz. Około 6 godzin. Około 6 godzin i dostajemy się albo na Starorobociański, albo na Bystrą. Tutaj mamy zdjęcie z przysłopu Miętusiego. Godzinę czarnym szlakiem, ścieżką nad Reglami z Doliny Kościeliskiej. To bardziej dla miłośników spacerów dolinami. Ścieżka nad Reglami też prowadzi w rejonie Tatr Zachodnich. To nie tylko Sarnia Skała i Kalatówki. To też właśnie Kościeliska. Można przejść sobie przez przysłop Miętusi. W przeciwnym kierunku także do Doliny Kościeliskiej jest wyznakowane, przepraszam, do Doliny Chochołowskiej jest wyznakowane przejście. Idąc dalej, też ciekawy szlak na Polane Stoły, na Hale na Stołach, z takim przepięknym widokiem na Giewont i Czerwone Wierchy, z tymi charakterystycznymi szałasami. Niebieski, ślepy szlak. Niebieski ślepy szlak, godzina 20, znaczy on jest dwukierunkowy, ale nie da się stamtąd z Hali na Stołach gdzie indziej pójść, tylko trzeba się wrócić. Dawniej ten szlak prowadził właśnie na Stoły trochę wyżej, kilkanaście minut dłużej, teraz kończy się na Polanie. Miejsce zaciszne, miejsce z pięknym widokiem, naprawdę warto odwiedzić, bo jest to taka alternatywa dla osób, które chciałyby pochodzić po dolinkach. Może troszkę się zmęczyć, bo to jednak powyżej 1400 metrów, ale zrobić to w takich miejscach trochę zacisznych, nie z tym głównym nurtem, więc można sobie odbić i patrząc od strony kierunku, w który idzie turysta, skir, odbić sobie w prawo właśnie na Stoły. Kolejna opcja, absolutnie obowiązkowa, jeśli planujecie przejście Doliną Kościeliską do schroniska, to naprawdę poświęćcie jeszcze godzinkę czasu i przejdźcie czarnym szlakiem, bo to jest pół godziny w jedną stronę, nad Smreczyński Staw, właśnie w głąb Doliny Pyszniańskiej. Prosta ścieżka, płaska, a naprawdę warto. Naprawdę jest to piękne miejsce. No i takie z ładnym widokiem, jeszcze lepszym zdecydowanie niż ten spod schroniska na Hali Ornak, na Bystrą właśnie i na Błyszcz. No i kolejna rzecz, zakończymy sobie zdjęciem z Iwaniackiej Przełęczy, ten przegląd szlaków. To jest nasza ekipa właśnie z Nitaczeńskiej, która na tą Iwaniacką Przełęcz sobie doszła. Byśmy potem schodzili drogą, którą teraz Wam chcę polecić, czyli właśnie przez Iwaniacką Przełęcz do Doliny Chochołowskiej, spod schroniska 2 godziny 15 żółtym szlakiem. Można też na tą wysokość 1400 ponad metrów się dostać. No i następnie przejść do kolejnej doliny pięknej, więc można w taki sposób zaliczyć sobie dwie piękne doliny w okolicy, czyli Dolinę Kościeliską i Dolinę Chochołowską. Jeśli chodzi o miejsca warte polecenia, no to w rejonie Doliny Kościeliskiej mamy jeszcze oczywiście jaskinie. W ogóle tych jaskiń jest bardzo dużo. Bardzo jest ten system jaskiń w Dolinie Kościeliskiej rozbudowany. Turystycznie dostępnych jest kilka. Jest dostępna jaskinia Mroźna, właśnie przy lodowym źródle się ten szlak do jaskini Mroźnej zaczyna. Co ciekawe, podchodzi się żlebem o bardzo poetyckiej nazwie Wysranki. No, nie muszę tłumaczyć, z jaką potrzebą fizjologiczną się ta nazwa kojarzy i rzeczywiście od takiej czynności pochodzi. Natomiast sama jaskinia jest oświetlona, więc jest to taki bardzo już przystosowany do turystów obiekt, no i można ją zwiedzać wychodząc w zupełnie innym miejscu. Z takich poważniejszych wyzwań dla początkujących turystów, no to jest ten wąwóz Kraków przepiękny, no i Smocza Jama, gdzie po drabince i z łańcuchami
Przechodzimy właśnie taką ukośnie opadającą, stromą dosyć jaskinię. Można też tam, mogą tam też chodzić osoby początkujące, tylko proszę uważać, jeśli jest ślisko, jeśli jest po deszczu, to lepiej sobie to darować. I koniecznie trzeba mieć czołówkę, bo jest ciemno po prostu, tam nie ma oświetlenia. Tak samo w jaskini Raptawickiej, która jest dostępna, też wypadałoby mieć czołówkę. A już na pewno w Obłaskowej, no może w Obłaskowej to nie, ale w Mylnej, tak? Jaskinia Mylna to też jest takie charakterystyczne miejsce, 45 minut mocnego, klaustrofobicznego doświadczenia w ciemnej jaskini, miejsca z łańcuchami, miejsca, w których trzeba się czołgać, w których jest wąsko. To jest dla turystów jak najbardziej, ale że tak powiem o mocnych nerwach i bardzo trzeba uważać, żeby podążać za znakami czerwonymi, które przez jaskinię Mylną prowadzą, żeby się nie zgubić. Był już taki jeden, który się zgubił i niestety tam został dawno, dawno temu, więc generalnie fajnie, ale ostrożnie. Tym, którzy mnie słyszą, dziękuję za dzisiejszą transmisję. W takim razie temat pytań sobie pominiemy. Na pewno będzie jeszcze okazja, żeby z wami porozmawiać. I teraz pozostaje mi was zaprosić na nasze pozostałe programy, na pozostałe programy. W poniedziałek rozmowy z przewodnikiem, mój kolega Mariusz Grewkowicz. Szykujemy też dla was nowy program, będzie on dostępny już niedługo. Szczegóły przedstawimy wam niedługo na portalu tatrzańskim. No i o czym to będzie, to jeszcze się dowiecie. Zapraszamy na kolejne wycieczki live. Zazwyczaj będziemy informować dzień wcześniej, gdy one się pojawią. No i zapraszam was za tydzień. Zapraszam was za tydzień na kolejne ciekawostki live. Przekażę wam informację, jaki to będzie temat. I co? Nie wiem, czy jeszcze mamy jakieś problemy techniczne, czy już nie, bo ktoś pisze, że mieli, ktoś pisze, że mu siadło. Natomiast tak czy siak dziękuję wam za tę transmisję. Cieszę się, że udało się przynajmniej bezproblemowo powiedzieć to, w czym rzecz. No i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Miłego wieczoru wam życzę. Jeszcze jeden dzień i weekend, także trzymajcie się. Kłaniam się nisko. Krzysiek Barcik z tej strony, a to były ciekawostki tatrzańskie live.